Freytalk, podcast o RPG. Siemanko wszystkim, spotykamy się dzisiaj razem z Rafałem Plechem. Siemanko, Rafał. Spotykamy się. Witam serdecznie, Tomciu. Cześć. I słuchacz, miłośników kanału gier fabularnych. Tak jest. Spotykamy się przy okazji dodatku wydanego przez Black Monk Games Arkham, przetłumaczonego oczywiście na język polski. Dodatku, który już ma trochę lat. Trochę sobie o tym pogadamy, ile lat i jaka jest jego zawartość, ale też porozmawiamy sobie z Rafałem, moim dzisiejszym gościem, też o różnych inspiracjach, które on sam wplatał nieraz w swoje kampanie, przygody. Ja też miałem okazję korzystać nieraz z handoutów Rafała albo doradzać się w jakichś kwestiach. To tak jeszcze słowem wstępu. Mój gość jest mistrzem gry od bardzo wielu lat. Za chwilę może nam powie też od jak wielu. Prowadzi zarówno gry fabularne, jak i planszówki dla szerokiego grona różnych odbiorców. Od dzieciaków, młodzieży po dorosłych. No ale jeżeli chodzi o te takie, nazwijmy to, bardziej poważniejsze tematy około Cthulowe, czy jakieś mroczniejsze, no to już gdzieś bliżej zdecydowanie mu do prowadzenia osobom w naszym wieku, osobom dorosłym, nazwijmy to, plus też. No i dzisiaj i tak stwierdziłem, że przy okazji tego dodatku, jak myślałem sobie, Rafał, o tym, z kim chciałbym porozmawiać o Arkham, no to nie ukrywam, że pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy, byłeś ty. Ja też powiem trochę o genezie, dlaczego, z czego to wynikło, bo w ogóle zabawna jest sytuacja, bo my chyba nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy głosowo. To jest też w ogóle taki hicior. Zgadza się. Tak, mieszkamy w różnych miejscach Polski, gdzieś ten online nas jednak nie do końca połączył, jeśli chodzi o granie. Ale pamiętam jeszcze, jak ja wróciłem do RPG-ów po latach i jak gdzieś tam udzielałem się przez te pierwsze lata na grupie badaczy, to pamiętam sporą ilość jakiegoś twojego takiej twojej życzliwości, takiego twojego wsparcia, słowa, odesłania do różnych linków, czasem do podesłania jakichś różnych materiałów i przede wszystkim do odpowiadania w taki sposób, że aż się kurde miło robiło człowiekowi na serduchu. No i pamiętam, że gdzieś tam nagle, nie wiem, zakolegowaliśmy się, coś tam sobie podsyłaliśmy, też jakoś różne inspiracje i mi wtedy właśnie gdzieś tam też wpadł taki dodatek, konkretnie dodatek o Arkham. Miałem u siebie na półce jeszcze z czasów nastoletnich dodatek o Miskatonic University, który też był w ogóle dla mnie czymś takim bardzo inspirującym, bo było tam trochę zahaczek, które fajnie dawały też jakiś taki vibe w przygodach. Ale ten arkhamski naprawdę jako taki chyba pierwszy opisany setting zewowy, poza latami 20, ale lata 20 znowu są tak szerokim settingiem, że tutaj Arkham dawał nam tak naprawdę jedno miasto, ewentualnie z jakimiś obrzeżami, z opisanymi często za pomocą jakichś fajnych różnych odniesień czy historyjek NPC-ami, no i przede wszystkim miejscami, które też nawiązywały bezpośrednio do opowiadań Lovecrafta. Więc to mnie wtedy mocno zainspirowało i tak sobie wtedy myślałem, czy kiedyś w ogóle po polsku wyjdzie ten dodatek i szczerze mówiąc nie dawałem temu wiary, ale w tamtym czasie też nie dawałem wiary temu, że siódma edycja wyjdzie po polsku. Trochę takie wprowadzenie, ale też chciałem słuchaczom oglądającym powiedzieć, skąd gdzieś tam u mnie się pojawiła ta myśl i to, że ciebie chciałem zaprosić, zaprosiłem ciebie, z czego się bardzo cieszę. Jak to było u ciebie? Jak to u ciebie było, jeśli chodzi o samo granie w tym settingu arkhamskim? Jeśli chcesz, to jak najbardziej możesz tutaj wpleść też historię związaną w ogóle z twoją przygodą, jeśli chodzi o Zew. Tym to ostrożnie. Ale, to może być długa historia. Jasne. Ale właśnie, jak to się zaczęło, że zacząłeś prowadzić w arkhamskim settingu? No bo ja nie ukrywam i też z dumą zawsze o tym mówię, jak ktoś się mnie pyta o jakieś materiały arkhamskie, no to podaję ciebie jako przykład osoby, która w moim poczuciu zrobiła też sporo takiej pracy własnej wokół tego. Znaczy były jakieś szczątkowe informacje
jakieś materiały, które pojawiały się w latach wcześniejszych, a ty robisz do tego bardzo konkretną oprawę graficzną. Skąd w ogóle ta fascynacja tym arkamskim u ciebie się wzięła? Jak to się zaczęło? I też co jest w tym takiego dla ciebie, co sprawiało, być może nadal sprawia, może za chwilę się dowiemy, że też cały czas prowadzisz w samym tym settingu, że to jest gra, która daje ci frajdę. Chodzi mi o wiesz, jakby o setting. Dobrze. Witam jeszcze raz wszystkich. Cały ten paradoks, albo nie paradoks, i pracy ogólnie przy RPG-ach wynika troszeczkę z mojej takiej metodyki pracy. Ja jako jeden z 75% bodajże społeczności ludzkiej i w ogóle globalnie tutaj jestem wzrokowcem. Mam taką metodykę pracy, że gromadzę sporo materiału wizualnego, fotografii, różnych tam dokumentów, etc., etc., ponieważ w momencie, kiedy mistrzuję, czy strażnikuję, czy strażniczę przy Zewie Cthulhu, ja lubię bazować na materiale fotograficznym lub z obejrzeniu takowego opisać go. Nie muszę go koniecznie wyciągać na stół i pokazywać graczom, ale jest mi lepiej po prostu wejść w ten klimat i powiedzmy opisać jakiś tam na przykład budynek w architekturze jakiejś tam gregoriańskiej, czy coś tam, etc. A pasja ogólnie samym Arkham wzięła się z zamiłowania do samego szefa Lovecrafta i tego, jak on opisywał to miasto, bazował w sumie troszeczkę na dwóch miastach, na swoim Providence i na Salem. To nawet historia z Salem, zwłaszcza 1692 rok, procesy czarownic i tak dalej, wpluw w historię samego Arkham. A że Lovecraft, że tak powiem, wyprowadził statek z portu, to późniejszy jego kontynuatorzy i członkowie mitów Cthulhu i tej całej twórczości, jak na przykład pan Campbell z Wielkiej Brytanii, stworzył swoją krainę, tam na przykład w Wielkiej Brytanii, rzeka Severny i Brychester, to był odpowiednik Arkham w Anglii, Goldswood i tak dalej, a tam samo Arkham, taka trochę, żeby skrócić tą długą historię, przejdźmy może do takich podstawowych rzeczy, że długo czekaliśmy na... Czy dobra, niedługo, bo w 93 zagrałem po raz pierwszy w Cthulhu, to w 95 mieliśmy już piątą polską edycję. Były te scenariusze nawiedzone i tak dalej, tam jakieś tam w okolicach tej Doliny Miskatonic stworzonej przez Lovecrafta. I co? Człowiek się zakochał w tych regionach, bo przeczytałem jeszcze te opowiadania, tam Lovecraft wraca lub samo Arkham opisuje w niewielu tak naprawdę opowiadaniach. Udzielał się i wymieniał pomysłami z innymi twórcami w tej dziedzinie, że tak powiem, tworzonej mitologii Cthulhu. No jak to nie można pokochać tego miasta? Z tyloma tajemnicami, każdy miłośnik horroru, w momencie, kiedy przeczyta Koszmar w Dunwich, gdzie mamy doktora Armitarza na Uniwersytecie Miskatonic w Bibliotece Orna, czy a co tam jeszcze, o Szepczących w Ciemności i tak dalej, to, no to miasto samo się prosi o to, żeby zgłębić jego sekrety. I co dostajemy? Do czwartej edycji Chaosium wydaje w końcu serię podręczników do miast Lovecraftowskich. Pierwszym jest Arkham. Bodajże jeszcze chyba nie miało podtytułu, ale mogę się mylić. Wiem, że później było Arkham Unveil the Haunted City. Było Kingsport City of Mists. Escape from Innsmouth. Świetne, ponieważ jest tam mini kampania o interwencji w 1928 i razem z wojskiem oraz siłami tam, że tak powiem, biura śledczego przeprowadzamy interwencję. No i jeszcze Dunwich, sama ta kraina. Każdy podręcznik, te przynajmniej wcześniejsze, bo były w sumie od czwartej do piątej edycji były podręczniki opisujące te miasta.
zawierały opowiadanie Koszmar w Dunwich właśnie i na w końcowej sekwencji tam scenariusze, by można było to miasto bardziej wdrożyć graczom. Najnowsza edycja w sumie, do siódmej edycji, to najnowsze wydanie Arkham, dzięki wam Blackmon Games i Adaś, pozdrawiam, dobra robota. Wiem tak, usunęło sekwencję ze scenariuszami z opowiadaniem. Słuchajcie, tyle dobra dodali, że jak tamte podręczniki zawierały się bodajże tak w 150 plus minus stronach, teraz mamy 260 też tam plus z okładem stron samego mięsiwa, słuchajcie, opisującego lokacje, postaci. Co złego, niedobrego się dzieje, uwierzcie mi, dzieje się tam dużo, dużo tych fajnych rzeczy. Sporo jest dodanych, pewne lokacje są rozwinięte, bardziej i szczegółowo opisane. Jeśli ktoś lubi klimaty pod tytułem Peaky Blinders, ma dwa gangusy działające w Arkham, są to Joy Portello z Włochami i jest pan Danny O'Banion z Irlandczykami, czyli można tutaj wrzucić jeszcze, wiecie, podpiąć handlarzy alkoholem, bimbrem, są całą prohibicję fajnie pod akcję jakąś. Mamy wyspę na środku rzeki Miskatonik w mieście, wiecie, na tej wyspie dziwne rzeczy się działy, oj, dziwne rzeczy. Tam są kamienie, które są starsze od Indian. Jeden z takich też kamieni stoi za miastem na północy, na Middle Hill, czyli Łąkowym Wzgórzu. Indianie oddawali mu hołd, a stał długo, długo przed nimi. I na przykład zmiana a propos Middle Hill tego kamienia jest teraz rozszczepiony i rośnie w nim jakaś taka poskręcona brzoza. Wcześniej był tylko białym, runicznym kamieniem. A za tym kamieniem w dole znajduje się pewien jar. A w tym czarnym jarze... Cuda dziwy się dzieją, słuchajcie, kochani. Ale wracając do miasta, samo miasto, macie pierwszy cmentarz pamiętający jeszcze procesy czarownic, Kezie Mason, Goody Fowler, cmentarz na Wisielczym Wzgórzu. Teraz już, słuchajcie, cmentarz zmienił nazwę, a ludzie omijają to miejsce, bo nocą tam dziwne cienie biegają między grobami, a czasami widuje się tam psy biegające na tylnych łapach, wyprostowane jak ludzie. Ciekawe, co to są za psy, oczywiście dobrze wiemy. To są te psy, które nie do końca są złe i nie do końca dobre, które w moich też przygodach nieraz potrafią gdzieś przyjmować taką groteskową postać. Tak, tu bardzo ładnie jest zrobiony motyw samego Richarda Pickmana, który oczywiście jest w Bostonie, ale jak ktoś na upartego, może go wrzucić jeszcze za młodu do Arkham. Przecież Pickman był artystą, a w Arkham artyści mają swoją mekę i też Kingsport. To można ładnie spiąć klamrą. Słuchajcie, wracając do tego, co mnie tam kręci. Ja lubię horror, lubię tajemnice, lubię czarownice i lubię to zło, co tkwi w ludziach. Niestety. I wrzucenie badaczy, ten cały kocioł do tego miasta pełnego tajemnic i podawanie im jakichś ciekawostek, tych rzucania światła poniekąd troszeczkę na te tajemnice, to jest to mięsko, które lubimy w RPG-ach. Role playing games, przecież co nam daje? To fajną taką ucieczkę gdzieś, a kiedy możemy wejść w skórę jakiegoś takiego prywatnego detektywa, czy nie wiem, jakiejś dociekliwej pani dziennikarz, sprawdzić te pogłoski o tym, dlaczego na 197 East Pickman Street znikają dzieci, to możemy dowiedzieć się, że w tym domu mieszkała kiedyś Kezia Mason. Bardzo wredna pani, która zniknęła po pojmaniu w 1692 roku z celi swojej więziennej, wykorzystując nieuklidesową matematykę.
I takich historii Słuchajcie. mamy całą masę, nie? Bo tak naprawdę, tak jak mówisz, tutaj jest Zgadza się. kilkaset. Ja nawet chociażby biorę ten zapis, który jest z okładki. Mamy ponad 290 lokacji w samym podręczniku. Jak sobie to przeglądałem, no to taka refleksja, która też i przeglądałem, i czytałem, jeszcze tą wcześniejszą wersję też czytałem, w sensie edycję, to taka refleksja, która mi przyszła do głowy, że to absolutnie nie potrzebuje, ten jako dodatek nie potrzebuje dodatkowej opisanej historii, bo on jest sam w sobie pewnym generatorem do przygód. Ja nawet bym nie robiłem tego, ale myślę, że gdybym otworzył na losowej stronie i wskazał palcem, trochę jak jakiś werset Biblii, to po prostu natrafiłbym na jakiegoś bohatera i jakąś wskazówkę, która prowadzi mnie do jakiegoś wątku dalej. Poza tym faktycznie mamy w samym podręczniku, mamy coś takiego jak generatory, mamy taką mechanikę plotek, co jest też bardzo fajne, bo tych plotek jest tam 60 chyba plus 20 kolejnych ogólnych i samych tych plotek cała masa po prostu przygód może, nawet jednostrzałowych albo kampanii może nam wyniknąć. Więc jak sobie tak nawet patrzę na to pod kątem strukturalnym samego tego podręcznika, to jest to fajny przykład tego, jak napisać bez przegadania niepotrzebnego, jakichś okrągłych, nie wiadomo jakich zdań, jak przygotować opis settingu z mięsiwem. Takie mam poczucie. Po prostu bardzo sensowne, konkretnie podana treść bez jakiegoś lania wody, to myślę, że to może być takim przykładem dla osób, które różnych wydawnictw, które chciałyby opisywać różnego rodzaju settingi. Ja sobie od razu odnośnik wziąłem Arkham do tych kolejnych, bo tak jak mówisz, te od czwartej edycji powstają podręczniki, Chaosium wydaje podręczniki, które są przeznaczone, dotykają konkretnych jakichś miast, właśnie tych settingów w nich zawartych. Sobie przełożyłem to chociażby na Berlin i przełożyłem sobie też na nasz ten rodzinny podręcznik polski. Warszawa, tam bodajże te mity wojny i tak dalej, tak? Tak, to jakby widzę, że jest takie podejście strukturalne podobne do tego, ale mimo wszystko Arkham jest dużo lepiej opisane, ale myślę, że to też jest kwestia ogromnego researchu, kreatywności, która przez te 30 czy ileś lat po prostu tworzenia tego i nawiązywania też jeszcze do różnych dzieł, naśladowców samego Lovecrafta i tak jak mówisz, tych kolejnych, którzy po prostu tworzyli to miasto i różne opowiadania wokół tego. Że z tego naprawdę można zbudować potężną krainę. Taką krainę, że w zasadzie przeczyta się to, wypisze się kilka różnych wątków i śmiało można bez tak naprawdę prowadzenia gotowych scenariuszy. Chociaż, co mi się bardzo podoba, też w tym podejściu samego settingu, to mam wrażenie, ale ciekawe właśnie, jakie ty masz spojrzenie na to. Ja mam takie wrażenie też takiej spójności, to znaczy. Jeśli biorę sobie dodatek Arkham i widzę tam bohaterów niezależnych, to dla mnie ci bohaterowie niezależni, którzy się pojawiają w Arkham, oni linkują też do scenariuszy, które Chaosium wydaje. I to jest fajne, moim zdaniem. To też jest super, że można od razu gdzieś tam do tego nawiązywać, ale też wiem, Plechu, że ty swoje własne scenariusze tworzyłeś wokół czasem jakichś małych zahaczek, albo wręcz tego, co mówisz, tego, co lubisz, czyli opowiadań. I powiedz mi teraz, jakbyś miał opowiedzieć o jakiejś takiej swojej sztandarowej, nawet może być kilka takich sztandarowych kampanii, które prowadziłeś w tym magicznym miasteczku pełnym cudów, to co najbardziej ci się jakoś tak w pierwszym momencie nasuwa, jako coś takiego, wiesz, co możesz powiedzieć, że kurde, to się udało, to fajnie wyszło, gracze w to weszli, super historia z tego wyszła. Taką rzeczą była moja taka kampania poprzedzająca maski Narlatotepa. Trzeba powiedzieć kilka rzeczy a propos Arkham. Arkham i ten sam podręcznik, ogólnie te podręczniki opisujące lokacje miasta w sensie, to są piękne takie, wiecie, dostajemy piaskownicę z zabawkami. Chodzimy tam i słuchaj, tak jak tutaj powiedziałeś, przy mechanizmie plotek, sama ta jedno zdanie plotki sami może być piękną inspiracją, wyjściem do wspaniałej, jakiejś koszmarnej, pełnej grozy przygody.
Z której nie wszyscy wyjdą. Niektórzy mogą skoczyć na północy miasta w przytułku dla obłąkanych albo w Instytucie Larkina, ale wracając, żeby tutaj tak nie rozcieńczać tego piska, zauważymy sobie. To moją kampanią Czarne Gwiazdy nad Arkham było takie zamierzenie, żeby powrzucać, ale ja lubię też logikę, lubię jak coś z czegoś wynika i ma uzasadnienie, powrzucać rzeczy, które lubię, ogólnie w mitach Cthulhu, istoty, wydarzenia, księgi, postaci, w jeden jakiś taki sprytny kociołek i wrzuciłem tam między innymi, nie wiem czy zacni słuchacze mieliście okazję spróbować, zakosztować tej fajnej przygody, jaką są maski Narlatotepa. Tam jest taka postać Jacksona Elias. Ja tego dżentelmena wprowadziłem sobie haniebnie tak podczas tej kampanii, żeby moi badacze, bez spoilerów dla osób, które nie spotkały się jeszcze z panem Narlatotepem i jego kilkoma twarzami, żeby nasi badacze pokochali tego Jacksona Elias. Żeby to był dla nich taki prawdziwy przyjaciel, bohater niezależny z krwi i kości, który stanie do nich plecami i powie: nie bójcie się, jestem z wami i trzeba załatwić to cholerstwo, bo inaczej nie wyjdziemy stąd żywi. I takim moim sztandarowym jakby tą przygodą, którą bardzo lubię, lubię do niej wracać, bo to jest, słuchajcie, w greckiej tragedii. Zasada miejsca, czasu i akcji. Ja lubię, nic tak nie bawi jak nawiedzony dom, słuchajcie. Jak dom, w którym zamykamy naszych badaczy, wrzucamy ich w pewne wydarzenia. Jest tam i zagadka, jest suspens, jest horror, jest groza i no i ta adrenalina. W momencie, kiedy siedzimy sobie przy stole, jest klimacik, który wytwarza historia i ta opowieść snująca się, którą tworzymy wspólnie, czujemy tą atmosferę i wiemy wtedy, że o choroba, robimy dobrą robotę. Mam taką przygodę, nazywa się Domajona. Zazwyczaj, jeśli nie mogę poprowadzić ciągu tej historii moich Czarnych Gwiazd nad Arkham, to jak mam zrobić jakiego one-shocika, to robię ten Domajona i zapraszam może was kiedyś do odwiedzenia tego domostwa. Usadowiłem go tak troszeczkę na północ od Arkham, za tym, Boże, za barem takim przydrożnym Fenera, gdzie bimbrownicy mogą sobie poszaleć i tamten dom stoi, a czas, przestrzeń dziwnie się tam zachowują. Także słuchajcie, atmosfera jest ważna w Cthulhu i w horrorze. Musi być tak ciężka jak mgła, która wychodzi nocą z koryta rzeki Miskatonki, całunem swoim zimnym zakrywa to miasto. Jak mówisz o tym, bo też już słyszymy, jakie klimaty w które lubisz, mówisz też o tych nawiedzonych różnych posiadłościach, to co jest jeszcze takiego, co też mi się bardzo podoba, tak jak powiedziałeś, że logika, czy takie połączenie bezpośrednio i tutaj przywołałeś przykład Jacksona Eliasa. No właśnie, bo w samej kampanii masek jest tak, że dostajemy, zwłaszcza w tej starej wersji, bo ta nowa wersja już coś tam rozszerza, też bez spoilerów, ale w starej wersji dostajemy informację, no, on jest waszym przyjacielem, dostajecie handout i dobra, to zżyjcie się z nim, nie? Więc fajny zabieg z tym takim zbudowaniem tego wcześniej, bo to faktycznie oddziaływuje też na samo myślenie o takiej postaci, ten NPC, zwłaszcza kiedy staje się taki z krwi i kości, no to potem, jeżeli coś się mu dzieje, albo gdzieś rzuca się wir przygody razem z nami, no to czujemy, że on jest z nami faktycznie. A co jeszcze z takich zagadnień związanych z samym Arkham? Bo mówisz o czarownicach, mówisz o nawiedzonych domach. Tutaj jest to nawiązanie bezpośrednio gdzieś też do samego Nyarlathotepa. Oczywiście samo Arkham, to jest też taka jedna moja wątpliwość a propos samego Arkham, że znowu jest to miasto, które jest pełne różnych dziwności, więc te dziwności przestają być do końca dziwnościami, bo one są na każdym kroku. Ale co jeszcze takiego w tym dziwacznym mieście jest, co byś polecił eksplorować? Coś, co może nie jest oczywiste, wiesz. No jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Świetne jest to,
że na przykład można tutaj być akademikiem, można być jakimś członkiem jakiejś organizacji, niekoniecznie okultystycznej, ale jakiejś filantropijnej, jakiejś związanej z tańcem czy z czymkolwiek innym. Więc dostajemy tutaj też trochę takiego dodatkowego wsadu do czasów, bo sam podręcznik też no, nawiązuje do lat 20. Więc mamy tutaj trochę rozszerzenie też tego, co mogliśmy wcześniej w podręczniku badacza dostać o latach 20., ale tutaj mamy bardziej szczegółowo. Dużo jest też takich informacji tutaj, bardzo mam poczucie konkretnych, to znaczy jakieś odległości, jakieś nazwy ulic, różne nazwiska, co ile kosztowało i tak dalej. Jest sporo tych różnych dziwności, no ale właśnie, co z tymi dziwnościami, takimi nieoczywistymi? Gdybyś miał coś takiego wybrać, to co to by jeszcze było? Jeżeli coś takiego jest, oczywiście. Znaczy tak, powrócę do takiego początku Twojej wypowiedzi. Bardzo polecam zgłębiać jedną z najbardziej znanych, chyba w literaturze nawet, uczelni. Uniwersytet Miskatonic. Zwłaszcza bibliotekę przynależny do uniwersytetu, przynależne do uniwersytetu muzeum. Ma być też sportowcem. Mają też na kampusie stadion, bieżnię bodajże. A można oczywiście, no, służby prawa, policja, prywatny detektyw, można się tam zatrudnić. Można pracować w gazecie Arkham Advertiser albo w studenckim krzykaczu, to jest tam chyba Miskatonic Crier. Słuchajcie, co jeszcze? Można się zapisać do różnych klubów dżentelmeńskich lub nie. Można wspierać sufrażystki i tam kobiety walczące, bo tych klubów też kobiecych tam troszeczkę w Arkham było. Można pracować właśnie w Instytucie Przytułku i w Instytucie Larkina. To jest taka prywatna przychodnia, gdzie niektórzy zakopują swoje brudy w pokojach bez klamek. Co tam jeszcze mamy? Oczywiście zakłady pogrzebowe. Dziwne kościoły, niektóre stoją opuszczone, a z nich w nocy słychać różne dziwne szmery. Można przynależeć, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, do jednego z gangów, lub być pomiędzy nimi jakimś jeszcze pośrednikiem. Ja taką zrobiłem też taki specyficzny zabieg, ponieważ mnie się spodobała jedna z planszówek. Jedna w sumie była taka jedna z moich ulubionych. Fantasy Flight Games w pewnym momencie to wydało. Horror Arkham. I część elementów z tej planszówki przerzuciłem, wydaje mi się, sprytnie do RPG-a. Pojawiło się tam kilka takich postaci. Jak ktoś grał w planszówkę, będzie może wiedział. Diana Stanley, była kultystka, czy tam czarnoskóry Jim Culver, muzyk grający w lokalnej kapeli, mający pewne problemy ze specyficzną trąbką i tak dalej. Także czasami pewne, że tak powiem, pomysły z innych scenariuszy przerzucałem na ten grunt i modyfikowałem, hybrydowałem, ponieważ to miasto jest piękne. Aż woła do nas, żebyśmy odwiedzili je i tak jak mówię, no, poznali jego koszmar. A czy Nie zdarzyło wiem. ci się. No, chcesz? Proszę. Nie, mów. Nie, Proszę, przepraszam. czy zdarzyło ci się też prowadzić w późniejszych latach kampanie, przygody, niekoniecznie właśnie lata 20., ale 40., 50., współcześnie coś? Owszem. Teraz tak a propos moich różnych takich eksperymentów z mitami Cthulhu i tak dalej, ja lubię też klimat ciężkiego horroru, takiego powiedzmy pomieszania z poplątaniem troszeczkę wrzucimy dla bardziej zorientowanych może w popkulturze. Trochę archiwum Mix, trochę prawdziwego True Detektywa, czyli detektywa, teraz czwarty sezon się pojawił, czy miasteczka Twin Peaks. Do tego dorzucimy mity Cthulhu i dlatego odskoczyłem troszeczkę od zewu i poszedłem w Delta Green. I teraz właśnie moi agenci mają sprawę w Arkham współcześnie. Tam się kilka lokacji pozmieniało.
Na przykład Meadow Hill, gdzie był kamień, jest kompletnie zaasfaltowane, stoi galeria handlowa. Słuchajcie, no, ale to, co tam było, to nadal tam jest. To chodzi. Fajnie, fajnie, to też bazowane. Może chodzi nocami pomiędzy tymi regałami i kto wie, co tam. Stara Keziah Mason, ona lubi wracać do tego miasta. A niektórzy niesforni młodzi ludzie przede wszystkim, zainteresowani historią, odrzuceni przez społeczeństwo, skrzywdzeni przez nie, chcą się zemścić. I czasami sięgają po bardzo drastyczne środki, jak tam kiedyś nawet Stephen King pisał takie opowiadanko, krótkie chyba to było, w Nocnej Zmianie, czy coś tam. O pewnym studencie, który miał nekronomikon i się nim bawił. Bardzo niefajny sposób. Także we współczesnym Arkham jest taki właśnie też podręcznik, Arkham Now, który opisuje właśnie to, jak to miasto się rozwinęło, co się rozwinęło, co się zmieniło i tak dalej. A tak zmian nie jest za dużo. Pewne właśnie te, jak tu Tomek powiedział, przyjazne, nieprzyjazne z cmentarzy troszeczkę się tam rozpanoszyły. Bardziej, powiedzmy, są bardziej zuchwałe. No, w pewnym sensie... No, ja bardzo właśnie, tego, że a propos tego, co lubię w mitach Cthulhu i w samym Arkham, to właśnie to, że na przykład wspomniane tutaj Canis Ghulus, czy jakby to tam powiedzieć, właśnie one nie są do końca właśnie, mają swoje jakieś potrzeby, nie są tutaj wrogo nastawione do końca, więc można z nimi zawrzeć jakieś pakty, układy i tak dalej. Można to fajnie też wykorzystać, co też polecam. To jest takie niekonwencjonalne wykorzystanie czegoś, bo mogą się interesy skrzyżować, że tak powiem. Fajną też rzeczą, a propos tego, co można wykorzystać, są peryferia miasta. Jest Las Billingtona, gdzie jeśli ktoś jest fanem, pasjonatem horroru, to może kojarzy taki horror. Jeden z chyba z pierwszych takich tych nowych, współczesnych horrorów wydanych w Polsce w latach 90. Arkham Horror to wydało, Mastertona, Manitou. Tam się pojawia taki indiański szaman Miskamakus. To jest postać, która właśnie w opowiadaniu Derleta bodajże i Lovecrafta się pojawiła jako właśnie doradca chyba samego Billingtona, tam no, specyficzna, demoniczna istota, postać, którą też można wykorzystać, same lasy Billingtona. Tam stoi taka też wieża specyficzna, lepiej do niej nie wchodzić po zmroku, bo można zobaczyć nie takie niebo, jakie by się chciało. Tudzież jeszcze pojechać na farmę starego Gardnera, gdzie jakiś zbiornik retencyjny ma powstawać, ponieważ ziemia tam no, wyjałowiała w dziwnych okolicznościach. Jakaś tam ekspedycja z Miskatonic jeździła, bo coś tam spadło z nieba do studni. Bzdura. Wszystko jest tam w porządku. Te piękne, duże rośliny, owoce. Tylko kosztować, słuchajcie. Z nadziskiem na duży. Malina, polecam. Na Humgarnę, dokładnie. A cóż tam jeszcze? No można udać, o, na lotnisku na przykład, bardzo fajne babeczki pracują. Taka troszkę Minnie Earhart tam też oblatuje, także można się u niej ewentualnie przedostać do jakiegoś innego miejsca poza Arkham lub polecieć nad Kingsport i przyjrzeć się takiemu pewnemu domkowi stojącemu na szczycie. Może się zobaczy biały statek wśród chmur. Jeszcze jedna lokacja, teraz jak o tym mówisz, lokacja taka, myślę, dość potężna, to kanały. I to, co jest pod miastem, nie? To też może powiem być. Powiem ci, Tomciu, może tam nie wchodźmy za bardzo, bo tutaj jeszcze spoilujemy, bo ale bez spoilerów tutaj. Możemy zachęcać do tego, żeby zgłębiać te tematy. Może ktoś będzie chciał zostać niekoniecznie kominiarzem, ale kanalarzem na przykład z profesji. Polecamy. Kanały Arkham są pełne na fajnych rzeczy. Na przykład można spotkać Szogota. No proszę. Lub znaleźć coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego.
Szogot to nie jest No gatunek słuchajcie. kota, to żeby było. To nie jest ani gatunek szczura, ani kota, ale może trochę Tak. przypominać. Szokot? Szokokot. Koladowe koty z Arkham. Pyszne, ale nie jedzcie ich latem, bo się rozpuszczają w dłoniach. Wracając do tego, co można jeszcze w Arkham robić. No słuchajcie, z Arkham można pojechać do pewnego fajnego nadmorskiego miasteczka na południu. Jest taki autobus. Wjeżdża co chyba 2 razy w ciągu dnia. Taki człapowaty, troszkę blady, o dużych oczach, gentleman. Wozi ludzi na północ do pewnej mieściny. Takiej, może wydać się ona taka troszeczkę zapuszczona, ale kiedyś tam była rafineria złota, słuchajcie. To już coś. Warto odwiedzić tamte miasteczko. Oj, warto. Tak, no więc tych połączeń Tylko przed tutaj. 1928 rokiem, oczywiście. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to też jak czyta się o historii Delty Green, to ona swoje początki ma właśnie w tej akcji. To dobrze Dokładnie pamiętam. tak. Dobrze pamiętam. O, właśnie, teraz mi przyszła do głowy. Interwencja. Też przyszła mi do głowy taka powieść, która. Ja tego nie czytałem, ale kiedyś czytałem jakąś recenzję na ten temat, która opowiada w ogóle historię z perspektywy mieszkańców Innsmouth. Miałeś to kiedyś w rękach? Czytałeś to? I to, ja nie wiem, czy to nie było w zbiorze Derleta albo, bo Derlet lubił taką, ja powiem tak, przyznam się bez bicia, słuchajcie, kochani, ja nie przepadam za pulpem w Tulu. Pulp mi rozrzedza tą horrorową konsystencję, aczkolwiek przyznam bez bicia, dla odsycenia tego klimaciku do Masek Narlatotepa z, nie wiem, czy ktoś kojarzy taką minikampanię jeszcze za 5. edycji wydaną Dzień Bestii. Stara, taka aktualna kampania jeszcze z lat, nie wiem, chyba Która z jest pierwszej, drugiej typowo edycji, pod z palpa, czasów. moim zdaniem. Typowo pod palpa chyba, nie? To Dzień Bestii. Ja tylko ją I czytałem, nie gram. tak. I tam jest taki niemiecki naukowiec, który tworzył coś tam. Jak ktoś był na Wyspie Szarego Smoka, Shanghai, rozdział Masek Narlatotepa, to wie, jak palpowo ten rozdział wygląda. Ale tak jak to Tomek Wikant kiedyś powiedział, że i w palpie można fajny horror wymieszać i wymiętolić, i wycisnąć. Także to tak, ale za palpem nie przepadam, ponieważ za dużo daje szans badaczom. My nie lubimy dawać Okej, szans badaczom. jasne. Powinni sobie Właśnie to. sami radzić w trudnych sytuacjach albo rzucać krytyczne sukcesy, Dobra, albo forsować grupy. tak poszliśmy w kierunku badaczy. To jaka jest przeżywalność? Czy w ogóle jesteś w stanie jakoś tak mniej więcej powiedzieć, czy gracze, którzy grają u ciebie swoimi badaczami, przechodzą, są w stanie przejść jedną postacią, czy raczej od razu im mówisz, dobra, twórzcie dwie, albo masz jakąś zasadę, że nie wiem, że jak na przykład zginie im postać, to kończy się kampania, albo coś w tym stylu. Jak to wygląda u ciebie? Ja jestem strażnik miłościwy. Ja lubię historię. Ja lubię. Historia jest piękna, kiedy badaczom mimo wszystko trzeba dać tą drugą szansę. Tak mi się wydaje. Wiecie, bo kiedyś z Cthulhu. Tak, przy jedno strzałówkach to tak. Badacze się spotykają po grze. Jak zginąłeś? Nie, albo. No to tam, jak skończyliście? Oszalaliście czy zginęliście, nie? Dobra, a miałem tutaj flintę na słonie i 2 strzały, ale tutaj załapałem, nie wiem, paranoję i noktofobię i coś tam. Bla, bla. Nie lubię takich rzeczy. Ja lubię właśnie, tak jak powiedziałem, historia jest fajna, kiedy badacze żyją. Niestety, no, mechanika zmusza do tego, żeby ta poczytalność topniała, ale to też daje fajne takie wyzwania dla samych graczy, żeby troszeczkę się pobawili tą formą i no, grali tym szaleństwem, obłędem, spróbowali tam wejść w tą, że tak powiem, drugą, inną skórę. W końcu role playing games do czegoś zobowiązuje. Także, jak mówię, nie mam takiej zasady. U mnie często gracze na przykład
postrzegają coś takiego, jeśli postać, powiedzmy, jest wyeksploatowana, według nich, to potrafią ją zmienić, ale wtedy trzeba to też ładnie, logistycznie jakoś wpleść w całą historię, żeby postać nie była do końca taka nowa, tylko była z jakiegoś tam tła tych badaczy i weszła w nowe buty już, powiedzmy, z jakimś takim fajnym startem, a nie całkowicie nowa i o, tu się ulicha wyprawia, wszyscy jesteście wariatami i tak Jasne. Dalej. Także u mnie jest tak i wydaje mi się, że w tej formie moje grupy dobrze się czują, przyzwyczaiły się już do takiego grania, kiedy właśnie ta żyjemy tą historię po prostu. I ty też jesteś długodystansowcem. Ja widzę, że te kampanie, które prowadzisz, no to potrafisz tak kilkuletnie prowadzić, nie? Z tego, co pamiętam, przynajmniej takie A kiedyś... To nie wynika z tego, że przepraszam, że jestem gadułą czy coś, ale czasami nawet taka prosta sytuacja, gdzie gracze, powiedzmy, przychodzą do, nie wiem, porozmawiać z jakimś świadkiem, czy z jakimś bohaterem niezależnym, ta sytuacja może dać więcej niż walka ze wspomnianymi szogotami w kanałach. Wniesie więcej adrenaliny, bowiem to też zależy od graczy, czy lubią właśnie akcje, czy lubią tajemnice, rozwiązanie, pójście gdzieś dalej tokiem tego śledztwa. Ja, także ja lubię właśnie tajemnice i tą historię, jak ona się pomału rozplątuje. Troszeczkę tak jak Raymond Chandler pisał swoje kryminały z Philipem Marlowe. Najpierw chyba układał tą historię, później wsadzał w mikser, rzucał ochłapy i te ochłapy później tworzyły pozbierany jakiś fajny taki całokształt. I tak to widzę, to lubię takie śledztwo. Właśnie dlatego no tutaj, że tak powiem, wrzucam takie miksy jak właśnie Archiwum Mix, Detektyw, czy no troszeczkę takiego zakręconego nie wiem, realizmu fantastycznego jak Twin Peaks, żeby to się tak fajnie kleiło i atmosfera była taka sprzyjająca. Ja swoje pierwsze sesje przygody w Arkham pamiętam, że one były właśnie z jednej strony, jak byłem graczem, prowadził mi kolega i to z racji tego, że to były też sesje jeden na jeden w dużym stopniu, no to taki bardzo mocny fokus był na relacje między NPC-ami. Też ja tworzyłem tych NPC-ów, często na poczekaniu jakoś sobie ich rozpisywałem jako gracz. Rodzinę pamiętam, jakąś moja postać miała i całe perypetie tej rodziny. Oczywiście to wszystko było wymieszane z jakąś tajemnicą też samego Arkham. Były tam jakieś wiedźmie klimaty, bo oczywiście to musiało być. Znaczy fajnie, że było. Nie musiało, ale fajnie, że było. No i pamiętam ten cały taki dramat, który był zbudowany wokół tego, jak on pełzał. I to mi się też bardzo podobało w tym, że to właśnie, tak jak mówisz, nie było palpowość, nie było na takiej zasadzie, że ty jesteś po prostu maszyną do rozwiązywania, że twoja postać jest maszyną do rozwiązywania tajemnic, wraca do domu i robi offline. Tylko, że po powrocie do domu tam coś się zwykle działo. Zwykle kogoś już nie było w tym domu. Albo zwykle została poniesiona właśnie jakaś po prostu cena tego, że gdzieś poszedłeś, ale tutaj zaniedbałeś coś innego. Więc ja pamiętam i to też akurat tak sobie przypominam, że to mocno wtedy my graliśmy w ten setting arkhamski, pomimo tego, że mieliśmy na tamten czas wiedzę wyłącznie z niektórych opowiadań, to też ich wiele nie było przetłumaczonych w tamtym czasie. To był końcówka lat 90., więc dużo ich nie było przetłumaczonych na język polski. Ale pamiętam, że fajny smaczek miał podręcznik do piątej edycji i też do 5,5, do edycji 5,5, że miał taki rozdział, ten Zewu. Potem to zostało wycięte, chyba z szóstej już zostało wycięte, albo na pewno z siódmej, bo w siódmej już tego nie ma. Rozdział tak poświęcony po prostu Arkham. Że to już przerzucili na coś oddzielnego. I to było fajne, bo tam można było zobaczyć te różne postacie i statystyki do nich, co pewnie niektórzy by się obruszyli. No jak to przecież, dlaczego nie mają mieć statystyki? Ale mi osobiście, jako MG czy jako graczowi się to podobało. Wypisane różne czary,
Ale co było jeszcze ciekawsze, że była mapa Arkham i było tam, nie wiem, chyba ze 30 zaznaczonych lokacji. I to my wtedy, wiesz, mieliśmy takie, wow, 30 lokacji, że to w ogóle takie odnośniki do opowiadań. Więc brało się to opowiadanie i się czytało to opowiadanie, zaznaczało się najważniejsze rzeczy albo takie, które można było potem wręcz żywcem wyciągnąć i wpleść. I to była niesamowita frajda. Ja sobie przypominam po latach taką kampanię, którą prowadziłem, która zaczynała się w ogóle w Blackwater Creek i poszła dalej. I dalej to już była, dalej już po prostu graliśmy w temat związany typowo z Arkham, trochę zahaczający o Salem, ale głównie Arkham, idący już z takim progresem w kierunku Innsmouth, bo Innsmouth mnie zawsze kręciło. Innsmouth to jest moje, że tak powiem, ulubione miasto, po prostu totalnie jestem zakochany w tym mieście i w tym, co się tam wyprawia. Więc ja pamiętam, że jeszcze ta możliwość takiego eksplorowania tego Arkham i właśnie to, co na samym początku tego spotkania naszego powiedziałem, że to, że w ręce wpadł mi dodatek i że ja mogłem sobie te różne rzeczy powplatać, to było po prostu tak, i od ciebie też materiały, że to dla mnie było tak, wow, to ja teraz nie muszę tego wszystkiego wymyślać, tylko ja mogę sobie to wziąć i nadbudować historię wokół tego. I to oczywiście w jakimś stopniu jest na łatwiznę, ale też ileś różnych elementów robiłem takich, gdzie sam wymyślałem rzeczy. Natomiast super jest to, że powstają na pewno takie dodatki, bo one wprowadzają ten klimat. I taka jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, jakbym miał powiedzieć, to, co wcześniej powiedziałem a propos tego, że Arkham samo w sobie jest pełne różnych tajemnic, różnych dziwności, więc ono już, ta dziwność staje się w pewien sposób normalna. I na przykład przypominam sobie, że ostatnie jakieś sesje, które prowadziłem, no już pewnie w Arkham, pewnie tak z rok temu, one mocno wchodziły w klimat i wydaje mi się, że trochę podświadomie, w klimat opowiadań bardziej lovecraftowskich i nawet idące trochę bardziej w groteskę, trochę w takie nawet, bym powiedział, bardziej w kierunku nie horroru psychologicznego bardziej, czy nie takiego horroru kosmicznego, oczywiście też, ale zdecydowanie bardziej w trochę przerysowanie tego wszystkiego. Więc mi się to jakoś tak w głowie ułożyło, ale to wiesz, tak jakby każdy MG ma swoje. Ja natomiast, jak mówisz Dokładnie. o tych ciężkich klimatach, to jakoś mi najbliżej jest takich ciężkich klimatów, właśnie ciężkich, nie ciężkich, to tak też ciężko powiedzieć. Takich codziennych klimatów, które mogą być horrorem same w sobie, bo na przykład dotykają bardzo takich człowieczych rzeczy, ale jednocześnie przerażających, bo okazuje się, że one wynikają z ludzkiej natury. No to kult, no to po kult jakby sięgam, nie? W takim kontekście, ale jak myślę sobie o samym Arkham, to że opowiadania, ja sobie jakby nie wyobrażam, że mógłbym prowadzić Arkham bez opowiadań i trochę też chyba takie pytanie zawieszam. Pytanie, czy właśnie jak ty na to się spostrzegasz? Czy twoim zdaniem ktoś, kto weźmie taki podręcznik tego Arkham, wystarczy mu to i podręcznik główny, żeby poprowadzić fajną historię? Pewnie tak, ale czy na przykład rekomendowałbyś przeczytanie jakiegoś opowiadania? Wiesz, bo dzisiaj jesteśmy w takim świecie, żyjemy, że wszystko jest na szybko. Ja sobie wyobrażam, że jest jakieś grono ludzi, którzy nie będą robić researchu, którzy nie będą sięgać po Lovecrafta, bo ich po prostu nudzi. Bo jakby, powiedzmy sobie szczerze, no Lovecrafta też trzeba lubić. To nie jest tak, że on podejdzie fanom horroru jako po prostu proza czy horror, który będą z oblizywaniem palcy po prostu przekręcać każdą stronę. To może być coś, co ich znudzi. A jak myślisz a propos samego tego dodatku i takiego ewentualnego takiej podbudowy? Wydaje mi się tak, ja może tak powrócę troszeczkę do początku Twojej wypowiedzi a propos tego ciężaru, który opada na barki albo kładziemy na barki naszych badaczy. To, co tam powiedziałeś też o tym domu, że wraca i tam coraz mniej jakby powiedzmy jest przyjaznej atmosfery czy czegoś. Ja właśnie odbiciem powiedzmy tego, że nie zabijamy tam swoich badaczy i tak dalej, jest właśnie to, jaki ciężar, to co oni spotkali, to co przeżyli, odkłada się na ich psychice, na ich bliskich, na ich otoczeniu. To bardzo fajnie jest zrobione w Delcie Green. Tam jest taka sekwencja, to się nazywa Dom,
pomiędzy operacjami, czyli przygodami, powiedzmy, gracze muszą stawić czoła temu. Jest taka mechanika więzi. Więzi topnieją. Oddalamy się od swojej rodziny, ponieważ to, co zobaczyliśmy, powiedzmy, gdzieś na tej operacji, nie wiem, coś tragicznego, strasznego, odpycha nas od rodziny, ponieważ chcemy ją też chronić i nie chcemy, żeby ten koszmar wkradł się także w ich życie. To się kończy na przykład rozwodami, tam jakimiś, nie wiem, alkoholizmem na przykład i tak dalej, popadaniem w jakieś nałogi, izolacją od społeczeństwa, od swoich bliskich. I poniekąd tak troszeczkę to przerzucam też na klimaty archamskie i ktulowe ogólnie, ale w Delcie to jedzie na pełnej czarnej kobyle z radością i rozwianymi włosami. A z kolei idąc tutaj do tego, ja bardziej powiem tak, że znawcom Lovecrafta bardziej poleciłbym ten dodatek niż na odwrót, niż osobom grającym, żeby poczytały Lovecraft. No tak jak mówisz, tutaj słuszna uwaga, Lovecraft to nie jest lekka literatura. To tak jak, kurczę, moi ósmoklasiści teraz muszą się zmierzyć z panem Tadeuszem, to Lovecraft, tak, tutaj, że tak powiem, budowa zdań i ta narracja prawie rejmontowska. Na szczęście Maciej Płaza zrobił bardzo fajną robotę w końcu z Lovecraftem i tłumaczył to tak jak trzeba, ale tak, Lovecraft nie każdemu wejdzie i tak bardziej odwrotnie tutaj. Osobom, które lubią Lovecrafta, nawet sam podręcznik bym polecił, żeby poznali to miasto. Jest ta nowa szósta edycja, jest tak pięknie opracowana. Te mapy lokacji, prawie całe miasto jest rozpisane dosłownie, gdzie kto mieszka, gdzie co jest, z jakimiś fajnymi atrakcjami, gdzie można zdobyć jakieś informacje, kogo spotkać, kogo może unikać. Także fajnie to rozbudowuje bardziej tą wiedzę, którą znamy z książek lovecraftowskich, niż ogólnie tam gracze zachęcają. Tutaj oni zrobili ten krok właśnie do czwartej edycji, piątej, dając opowiadanie. Ogólnie w podręcznikach też zazwyczaj dawali jakieś opowiadania lovecraftowskie, wprowadzające. Chyba do siódmej jest ze Cthulhu, jeśli się nie mylę na starcie. Chyba tak, choć tak coś mi się obija o głowę, że chyba w siódmej edycji jest jednak Koszmar w Dunwich. Ale już też może dawno być. Nie sprawdzałem. No, za daleko mam do półki, żeby sięgnąć. Tak. Ja dobra, za górami. Far beyond the tak mountains jest. And seas. Cóż jeszcze tutaj? Także liczę na to. Świetna mapa. O, ja cię kręcę. Ludzie, dla tej mapy, ja gdzieś tu mam, dla tej mapy z rozpiską lokacji, co gdzie można, po prostu patrzymy na mapę. Dobra, nie mam. Patrzymy na mapę i dobra. A, dobra, to niech pójdą tutaj do, nie wiem, piekarni Starowskich albo do zakładu pogrzebowego jakiegoś tam i słuchajcie. I już tak, jak tutaj wcześniej mówiliśmy, plotka wchodzi w życie jakaś. Na przykład, że słyszeliśmy o tym, że ciała nie trafiają do trumien w zakładzie pogrzebowym u kogoś tam. Albo że w piekarni gdzieś tam jest tak naprawdę spelunka i wejść można na hasło za tajną ścianę do pokoju, gdzie można się pobawić, napić alkoholu i poznać kogoś z irlandzkiej lub włoskiej mafii, żeby zasięgnąć jakiejś tam, nie wiem, informacji, która może pomóc nam w rozwiązaniu jakiegoś śledztwa. Czyli autorzy też zachęcają nas do tego, żeby po prostu, tak jak powiedziałeś wcześniej, żeby zrobić z tego piaskownicę, żeby móc na tyle zrobić wcześniej rozeznanie w podręczniku. No bo ja też wyobrażam sobie tak, że nie muszę jako MG wszystkiego pamiętać i nie będę nigdy wszystkiego pamiętał, ale mogę sobie kojarzyć pewne rzeczy. Wiem, co w danej dzielnicy się dzieje. Jeżeli moi gracze decydują się przejść tam, no to po prostu ten świat żyje. Nie muszę na bieżąco często wymyślać tych NPC-ów, tylko sobie spoglądam na stronę taką, na dzielnicy takiej, widzę bardzo króciutki opis jego z mięsem, widzę kto to jest, widzę nawet jego zdjęcie. W większości tych NPC-ów, spora część tych NPC-ów, zwłaszcza tych ważniejszych, ma swoje ilustracje i to jest też super, myślę, w takim sensie. Co więcej, ja też sobie wyobrażam,
to taki mechanizm, bo to też lubię myśleć o takich rzeczach trochę jako nauce też warsztatu dla MG, chociaż myślę, że też w jakimś stopniu dla gracza, bo gracz też może w jakimś stopniu, może nie z tymi poukrywanymi różnymi wskazówkami, ale może znać nazwiska tych poszczególnych NPC-ów i też może ich wprowadzać, przynajmniej tak jak on ich postrzega, ale myślę sobie, że to też jest taki fajny warsztat do samej improwizacji, że dla osób, które może bardziej tradycyjnie prowadzą i mają rozpisane bardzo szczegółowo, czasem już sceny nawet, ale mają rozpisane lokacje, mają rozpisane mocno motywacje tych postaci, tutaj tak naprawdę dostajemy taką skondensowaną wiedzę i przechodzenie między tymi postaciami i tymi lokacjami może być o tyle płynniejsze, bo my to mamy po prostu na tacy podane. My nie musimy teraz tego rzucać w generatorze przygody czy w generatorze po prostu NPC-ów, tylko to się dzieje. To też moim zdaniem fajną funkcję może pełnić. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. Chyba nawet ten taki system Mothership opiera się głównie na takiej właśnie losowości, jakichś takich budowaniu, nie wiem, przygody, czy takim trochę, nie wiem, hybrydo improwizacji tak. I tak dalej. To jest ciekawe, ale ja nie lubię takich rzeczy. Ja lubię na przykład, jeśli robię jakiś tam scenariusz, to czasami robię skrupulatnie taką, nie wiem, siatkę połączeń, powiązań, że troszeczkę też się opiera na piaskowniczy. Wiem kto, z kim, co, jak, trzyma, robi i tak dalej. Do kogo, jak pójdą badacze, to co mogą pozyskać, gdzie mogą oparzyć się, gdzie mogą wypić kawkę i być dobrze potraktowani. Czyli też taką gimnastykę intelektualną sobie robisz po prostu przy okazji tego, nie? Bo to też wymaga zapamiętywania różnych rzeczy. A tak jak to powiedziałeś tutaj o warsztacie MG, to mi daje taką dobrą, jak to mój już nie wiem, mówię, dobrą psychomirę. I to jest taki fajny flow, sam proces tworzenia scenariusza, zbierania materiałów, to jest coś, co lubię. To trochę jak taka praca detektywistyczna jest. Zdradzisz nam trochę? To zdjęcie będzie pasować. Zdradzisz nam trochę, jak zbierasz, zdradzisz nam trochę na koniec naszej rozmowy o Arkham, jak zbierasz informacje, nie tylko Arkham. Ja wtedy będę gołym, garbatym człowiekiem z Kłodzka, bez tajemnic. Słuchajcie, na internecie troszeczkę, są... Troszeczkę. W internecie, czego nam trzeba. Teraz są przecież generatory na sztucznych inteligencjach. Wpisujemy sekwencję. Nie wierzę, że plechu kojarzy z generatorów. Po prostu no nie wierzę. Jakbyś mi to powiedział, to i tak bym ci nie uwierzył, że korzystasz. Przekleństwo artystów, że tak powiem, radocha mistrzów gry. No. Czasami powiem ci, że do tworzenia portretów jest dobre, jakby trzeba było na szybko. Oczy no tak. Doceniam tutaj jednak rękodzieło i jest zawsze lepsze. Artystów wspierajmy, aczkolwiek artyzmem się też nazywa właśnie wytwory tej sztucznej inteligencji, ale dobra, nie odbiegajmy w ten klimat tutaj. Wracając do Arkham i do tego, co powiedziałeś wcześniej pomiędzy tam powiedzmy płaceniem za życie i poleceniem komukolwiek tam Arkham, a propos statystyk, tak jak właśnie w piątej edycji były te statystyki tych postaci i tam doktor Romitasz. Poszukiwanie bibliotek 70? Ja mam 80! O, słuchajcie, to właśnie takie, jak się kogoś ubiera w statystyki, to się odziera z tej jakby takiej tajemnicy. Przecież jak prowadzimy scenariusz, to po prostu można powiedzieć, że profesor Armitage wyciąga tą książkę z pobliskiego regału, a nie to rzucę za, nie wiem, przeszukiwanie bibliotek Armitage'owi. On je znalazł Necronomiconu. Tak, przyjdźcie jutro. Dokładnie. Nie? Oczywiście po 1928 bodajże, albo 30, nie pamiętam dokładnie, kiedy była interwencja w Dunwich, to już z własnej nieprzymuszonej woli doktor Armitage nie znalazłby tego Necronomiconu, ponieważ wydarzenia, polecam przeczytać opowiadanko, doprowadziły do pewnych katastrof w czasie, przestrzeni i okolicach. I tym sposobem wybrnąłeś z pytania, ale już się nie będę męczył, w jaki sposób się przygotowujesz, ale trochę też zdradziłeś to pomiędzy. Znaczy powiedziałeś o tym, że lubisz siadać do tego, że to jest dla ciebie proces twórczy, że tworzysz, czasami ja też wiem, że tworzysz listy, tworzysz mapy, handouty, całe teksty.
Tak naprawdę mam poczucie takie, że całe historie tam spisujesz, bo tak jak kiedyś przesłałeś mi jakiś handel dotyczący chociażby samego Arkham, to ja z jednej strony wiedziałem, że on w pewnym stopniu bazuje, ale widziałem, że tam po prostu było dużo jakichś takich, miałem takie poczucie, bo też, wiesz, jakby nie wiem, czy tego nie wziąłeś skądinąd, ale że miałem takie poczucie, że tam jest masa takiej autorskiej pracy, na przykład też takim staroangielskim napisane. Próba pisania takim staroangielskim, co bardzo fajnie też klimatycznie to się jakoś w tym zawierało. Ale dobra, to zostawmy. Zostawmy to jako tajemnicę. Na pewno fajne jest to, że właśnie mamy gdzieś w tym wszystkim, są tacy MG, którzy więcej czasu spędzają na tym. Sprawia im to radość, bo ja myślę, że to jest to, co powinno w tym wszystkim być kluczem. To jeżeli nam to sprawia radość, siedźmy, przygotowujmy, rozkminiajmy i twórzmy to po prostu tyle czasu, ile chcemy sobie spędzajmy nad tym. Jeżeli to nas nie frustruje na takiej zasadzie, że nie wiem, że mamy czegoś za mało albo za wolno to idzie, niech to idzie. Jeżeli nas to frustruje, no to spróbujmy znaleźć jakiś inny środek w tym wszystkim. Ja mam takie podejście do tego. Ja mam także gdzieś tak chyba jestem po środku. Czasami lubię sesję zero prepu. Totalna improwizacja w oparciu o kilka jakichś szkieletowych rzeczy ze strony graczy czy tarot w kulcie, który daje nam też jako narzędzie takie możliwości. Ale też warto wspomnieć, jeśli chodzi o sam ZEW, to jest taki podręcznik samotnego badacza, to się nazywa. Tak, to jest tam Dr. Fritz solo coś tam. On teraz, ta ekipa wydała taką solóweczkę, troszeczkę na paragrafach opartą. A to chyba coś jeszcze innego. To chyba jeszcze coś innego. To ja mówię... Dr. Fritz. Nie. To ja mówię jeszcze coś takiego, co kilka lat temu wyszło i w Polsce też... Janek Sielicki, dobrze, nie przekręciłem jego nazwiska? Tak. Przetłumaczył to na język polski. Pamiętam, że Janek. Tak. Wydał to po polsku jakoś tam. Tak jest. I to jest... Ale to było Miskatronic Repository bodajże było wydawane. Dokładnie w tej tak. Serii. Też wydawały ten swój tam przygódkę czasem, przestrzenią i wyspą. I tak, więc to tak jeszcze... Jeśli przychodzą mi do głowy jakieś generatory takie, które mogą się przydać do samego ZEW-u, to pamiętam, że to było takim przyjemnym zaskoczeniem. Znaczy, że tam może nie ma tam jakoś bardzo takich rzeczy, które robią ci wow, tak jak na przykład tu plotki, bo tu plotki potrafią zrobić wow. Tutaj plotka w jednym, dwóch zdaniach potrafi ci dać pomysł po prostu na przygodę. Tam może te różne treści, które tam się pojawiają w tych zapisach, tych generatorów są takie bardziej oklepane, ale mimo wszystko mamy fajne narzędzie, które chociażby dla początkujących MG jest czymś, moim zdaniem, bardzo wartościowym. Przepraszam, wizyta z ultraru. Koteczek. O, jest. Ile masz tych kocurków? Jednego czy więcej? Dwie kocice. Chodź, puszczajcie, chodź. Chodź, ty wstydliwa bestia. Zawsze musi być sprawdzony, znaczy musi być postawiony znak jakości, to widzę na zdjęciach. Jak zakupujesz nowe komiksy albo książki, to zawsze jest kot, bo on musi sprawdzić, czy to na pewno dobre kupiłeś. Tak, dokładnie. Sorry za... Nie ma sprawy. Wieżaki są, wiesz, super i dobrze, że wiem, gdzieś wiem, to jest wsiarz. Tak, ale ja też bardzo lubię koty. Wszystkie tobcio zwierzęta kochajmy, bo są wspaniałe po prostu. Tak jest. Słuchaj, mój drogi Plechu, ja myślę, że doszliśmy do końca dzisiejszej naszej rozmowy, bo trochę sobie pogadaliśmy o Arkham, o samym dodatku, też bez spoilerów, więc myślę, że to zręcznie nam wyszło. Trochę udało mi się od ciebie wyciągnąć jakieś informacje o tym, jak ty się w samym tym settingu odnajdujesz, co lubisz w tym settingu. Czy coś chciałbyś jeszcze na koniec tej naszej dzisiejszej, o jest druga, naszej dzisiejszej opowieści dodać? Tomciu, przede wszystkim dziękuję ci za zaproszenie. Na horyzoncie mamy tam 30. rocznicę wydania w Polsce ZEW-u Cthulhu. Słuchajcie, zróbcie fajny jakiś evencik sobie, gdzieś tam fajną przygódkę jakąś poprowadźcie na tę okazję. A ja was wszystkich zapraszam do tego pięknego, fajnego, wianego tajemnicami miasta, żeby znaleźć tam coś dla siebie, rozwiązać może jakąś tajemnicę, dać się jej porwać, ale nie rozerwać. I tyle, słuchajcie,
Gry fabularne to jest coś wspaniałego, co pozwala nam, że tak powiem, pokonać szarość życia. Ale nie zapominajcie, że są obok was prawdziwi ludzie. Czytajcie dużo. Arkham, fajna rzecz. Wspierajcie Blackmon Games, polskie wydawnictwa. I tyle. I oglądajcie gry Freytaga. No, facet robi dobrą robotę od lat, nie? Tomuś. Także, dzięki, wzajemnie. Jak to mawiałem w Arkham, good job, man. Good job, man. Psy na cmentarzu. Dzięki serdeczne, że wpadłeś, podzieliłeś się różnymi tutaj przemyśleniami swoimi. No i co, ja tobie życzę, żeby te historie jak najwięcej, jak najdłużej się rozwijały, żebyś tam wkręcał tych swoich graczy, żeby sprawiało ci to jak najdłużej po prostu też frajdę i życzę nam, żebyśmy my kiedyś się też spotkali przy jednym stole wreszcie. Ja wiem, że już tam taka jakaś okazja, tam coś już się gdzieś świeciło, wakacje, te sprawy, może się uda wreszcie. Może, może. Ja powiem tak, czas i przestrzeń. Tak jest. Wy się połączą. No, połączymy się też i my. No Tomciu, zdrówka przede wszystkim. Dzięki, wzajemnie. Tu i w serduchu. Dobrej myśli, dobrej roboty. Namaste. Trzymajcie się również. Zachęcam do, tak jak powiedział tutaj Plechu, do sprawdzenia tego dodatku. Zachęcam do grania. No i tyle. Miejcie się dobrze. Jo.